laureatem dwóch ogólnopolskich konkursów akordeonowych w Mławie w Sochaczewie, zaprezentuję Wam utwór na akordeonie guzikowym. Będzie to Ostinato. Dobrze powiedział? Brawa na Jasiu. Super, siadaj sobie. Ja tylko dodam, że jest to strunowy szarpany, dlatego że mamy jeszcze inne rodzaje, tak? Mamy strunowy szarpany, strunowy smyczkowy oraz strunowy uderzany. Teraz posłuchajcie instrumentu strunowego, smyczkowego, będą to skrzypce, a wykona dla Was utwór Gabriela Krawczyk. Będzie to piosenka W lesie. Akompaniuje Pan Sebastian Boczkowski. W tym wypadku pulpit służy tylko jako statyw pod mikrofon.
A ja miałem nie mówić. Właśnie, spróbujcie odgadnąć, jaki to utwór. Ciekawe, czy poznaliście tu kogoś? Tak, a kogo poznaliście? Madzie poznaliście, tak? To się cieszy bardzo. No to słuchajcie, to Madzia dla was zagra solo, a później zespół po nim powtórzy. Tak, żeby wam było milej, dobrze?
Chcecie mieć słabe brawa na tego Franciszka Borysa. Tak? Pokaż się z nami jeszcze raz. Brawa dla niego. Zacznę cokolwiek powiedzieć, chciałbym wam powiedzieć, że możecie być dumni z Franciszka, ponieważ on gra dopiero pierwszy rok, a gra już jak chłopczyk, który wygrał co najmniej 4 lata. Dlatego wielkie brawo jeszcze raz. No dobrze, ta strona była, to jeszcze tam. Słuchajcie. Jak już wspomniałem, 11 dnia godzina 16, a egzaminy mamy dopiero 21 i 2. Ale na jakich instrumentach możecie się uczyć? Tam mieliście zapisane na jakich instrumentach. Flet, klarnet, saksofon, buzon. To są instrumenty pęty. Dla wymiany jeszcze gitara, akordeon, akordeon muzykowy. Wiolonczela, której to dzisiaj nie było, a mówię przedstawicielkę tam u was siedzi. Nawet nie wiecie, że wasza koleżanka wyrazłaś, ale może nie mogę usłyszeć.